Buongiorno, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Za chwilę zjemy nasze ostatnie śniadanko we Włoszech. Poranki tutaj mieliśmy bardzo słodkie. Mamy tutaj rogaliki z fogatelle. To jest takie jak... Ojej, jak taki ten pancerzak, jak on się nazywa? Taki w każdym razie bardzo ciekawa struktura tego ciastka. I te ciasteczka bardzo nam smakują. Nie znamy nazwy, ale no w środku również mają nadzieję. Pozwolę sobie je tak... Cynamonowe. Tak. O, takie. Mhm. Jabłkowo-cynamonowe? Cynamonowe bardzo są. Tutaj jeszcze mamy sucharki, ciasteczka i zawsze dżemik i Nutella do tego. Cukru już nie używamy, bo jest nam wystarczająco słodko, szczególnie, że jeszcze zawsze mamy rano soczki. I przede wszystkim... Włoskie cappuccino. Kawa, podstawa. Ostatnie spojrzenie na nasz widok z balkonu. Neapol już się obudził, chociaż w zasadzie nie wiem, czy on kiedykolwiek zasypia. Wychodzimy na miasto. Jesteśmy przy samym kościele di San Gregorio Armeno, czyli tak na mapce jesteśmy teraz tutaj. Co za klimat. Mnóstwo wyrobów, a tak, wszędzie też papryczki. Właśnie nie pokazywaliśmy jeszcze takich straganów różnych, bo sami ich za bardzo nie odwiedzaliśmy do tej pory. Ogólnie to takie dość, jak to się mówi, ikonograficzne, święte po prostu. No takie te pamiątki są związane z wiarą. Tak. I mnóstwo tych ołtarzyków różnych jest też tak na ulicach ogólnie. Albo z jedzeniem, albo z wiarą. Bardzo wierzący. No i ten gościu charakterystyczny. Jak ktoś wie, kto to jest, to niech mi powie, co to go. Bo nie masz internetu. Żebrak, złodziejaszek, coś takiego. Trzeba to sprawdzić. O, szopki, figurek, mnóstwo. Też takich lokalnych mieszkańców prezentujących sprzed lat. Co ja mówię? O, trochę cienia. Dzisiaj jest upalny dzień, a my mamy wielgachne plecaki ze sobą, bo już się wymeldowaliśmy dzisiaj z plecaków z hotelu. Wow! O, pan złowił rybę! Pan łowi rybę, a pani podnosi zakupy na to, co widzieliśmy na ulicach. Tak, wczoraj widzieliśmy. A tutaj jest pizza? Jest, nie no, chlebek. A pizza jest faktycznie dobra. Wracam, honor jest i gościu w masce. A tu Jezus. Malutkie szopki. O, i te maski bardzo charakterystyczne są też tutaj. Także namiastka Wenecji jest z nami. Mieliśmy do Wenecji jechać. Już nie musimy. O, tutaj też mnóstwo wodnych. Jakieś młyny, nie młyny. O, a tutaj dalej też są figurki. Kogoś poznajecie? Myślę, że kilka osób i znajomych twarzy się znajdzie. To jest z trubiczkami, naprawdę mi się podoba. Tak, i też takie uspokajające są. Chociaż chciałbym takiego rybaka. Wow, tam pan chyba właśnie maluje jakieś figurki, koloruje, maluje. Wracam na ruszcie. Ojej. A tu babka ma kury ciasto. O, jakie z tym wokiem cudne. Przeurocze są. I ona go podnosi i ewakuuje. No. A tu my. My. O, my tu jakaś. Dziecko swoje. Prosuję nawet, zobacz. A tu zobacz. Tutaj. Myje owsiołka. Myje osiołka, tu hebluje drewno. A tu goli owce. Tutaj robi pranie w rzece nawet. Wow. Znaczy nie w rzece. Ej, nie przyglądałam się wcześniej, ale są niesamowite, naprawdę. Tutaj sobie osiołek z ziarnem jest. Nie no, cuda po prostu. Naprawdę. Fajne też. Najróżniejsze. A tam w środku pan malował figurki.
Tutaj są te sławne postacie, to przed chwilą pokazywałam. O, tam też jest ich mnóstwo. Ups, a my tu w środku zajrzymy. Zajrzymy czy nie zajrzymy, bo z tymi plecakami tak się nie chce wpychać chyba. Chyba bez aparatu jak coś. Aha, o i te maski też tutaj. Nie no, myślę, że spoko. Bo... O, i tutaj na przykład jest skomponowane, to już nie jest jakby część stoiska, tylko po prostu na ulicy są takie ołtarzyki. Kojarzę Lagerfelda. Yeah. O, i Messi. Yeah. O. No i tego, Merkurego. Tak, Freddy. Widzę tam dalej też. Lady Gaga, Michael Elvis Jackson. Jakiś tam jest chyba, Czadzior, Marilyn Monroe, no wszyscy są. Piłkarzy, tutaj. Mnóstwo. A w ogóle jak rozmawialiśmy tego z Włochem jednym. Tego poznałem po sześciopaku, widzisz? O, znajomy sześciopak. A jak powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski i rozmawialiśmy z jednym Włochem, to od razu zaczął nazwiska piłkarzy tak, naszych tak. Wymieniać. Także tutaj jesteśmy chyba rozpoznawalni na świecie. A tu gitara jaka. Ej, rodzicom przywiozę. A nie, ona jest normalna. Myślałam, że ona też jest nie, jakaś normalna. Rzeźbiona. Normalna. Czadzior. Normalnie jak wow. Obraz, ma pędzel, paletę i wszystko. Tak, czyli najpierw, koloruje, cieniuje. Najpierw kształt, później dodawanie kolorów. Ale ładnie. O, ale pan potrafi. Czadzior. Tutaj kolejne osobistości. I znów szopki. Ja mówiłem, że ta figura to jakiś złodziejaszek, a to jest prawilny, dobry gościu, bo je pizzę, tak? No to nie może być je pizzę, żadnym gra, to jest człowiek orkiestra. Tak, to jest człowiek orkiestra i umie zjeść pizzę i grać na akordeonie. Ciekawe, czy jednocześnie też. Czego chcieć więcej? Oczywiście jest też mnóstwo magnesów, innych pamiątek. Tamburyna też często widzę. Ten wachlarz już mam z Barcelony. Ja nie potrzebuję. To jest człowiek orkiestra. Oj, i takie piękne różne magnesiki smakowite. Wszędzie też papryczki. Nie przestanę się zachwycać, naprawdę świetne. No bo ona tak macza. No. Tam ryby podaje, tutaj zamiata. Ej, tu zamiata, ale szczura jakiegoś. Ojej, przegania go miotło. O, ten ma pan fajny. A, i też czytałam taką informację, że często artyści nie pozwalają robić zdjęcia. Tutaj jak pytamy bez problemu. No, ale to trzeba zapytać po prostu. No, a tutaj już Wenecja na całego. Piękne, zdobione maski. To są magnesiki w ogóle. Neapolitańskie. O, właśnie, tutaj w górze. Ciemne, czarne. Trochę bardziej mroczne. Nie no, tamburyna wszędzie? Nie wiem, no ale dużo ludzi tego gra. Typu instrumenty są nawet wszędzie. Jak z orkiestry wsiadają do metra, nie? Tak, też, tam. Tak. Właśnie często też się zdarzało. O, wszedł pan w masce. To jest ten pan człowiek orkiestra. Orkiestra. Charakterystyczny strój masce. Coś tu reklamuje, ale nie jesteśmy grupą docelową, bo nie ten język. Jesteśmy grupą docelową złodziejaszków, bo mamy za mało pieniędzy. Ostatni dzień to już za dużo nie złowią od nas. Tutaj pan proponuje nam spaghettometro do odmierzania ilości makaronu. Na ile porcji chyba, nie? Na jedną osobę 2, 3, 4? Tak zgaduję. Tak, bo makaron wkładasz i wtedy tak. Jakie gadżety. Są też noże do krojenia pizzy, najróżniejsze takie bardzo praktyczne tutaj przedmioty. O, ja bym chciała tu zajrzeć. A, no, non foto, non video. Sorry, uciekamy. No to teraz nic, tylko czekać na vlogmasy. Bombki, choinki, wszędzie. O, no dobra, my tu próbujemy wygooglować. Purcinella się dowiedzieliśmy, Purcinella. Że nazywa się ten pan. Nazywa się ten pan w masce i pan powiedział mi, że to jest typowy mieszkaniec Neapolu. Jakby przedstawiany taki typowy Janusz. Nasz tutejszy, nie? Taki z memów. Tak, jest pokazywany po prostu w różnych pozach życia codziennego. Jedząc pizzę, nie wiem. Aha. Okradając turystów. Okej, okay, sprawdzimy coś więcej na ten temat. But we also have almond Mauritian recipe without ricotta cheese, with almond and hazelnut. Oh, okay. This is soft, but we also have crispy version. Okay, can I try? So this is with ricotta? Ricotta and okay. Orange. Okay, thank you. Urocze panie hostessy nas skusiły. Dotarliśmy. Buongiorno. Hi. Wylądowaliśmy właśnie tutaj. Należał nam się wypoczynek po tej ciężkiej, długiej, męczącej trasie. Mamy dwa przepiękne włoskie cappuccino. Do tego mamy sfogiatelle tradycyjną z serem, ricottą.
No. To jest ten taki pancerzak, co mówiłam przy śniadaniu. Często myślę. Przepraszam, że tak pomiziam, ale to nawet crunchy, taki dźwięk. Tak zwany. I te pyszne ciastka zjedliśmy sobie właśnie tutaj. Gdzie? Właśnie tutaj. Sfogliate. Sfogliate. Lokalny Janusz zaprasza nas do odwiedzenia kolejnej dziedzińca. Wow, naprawdę. To już są takie z rozmachem. Wow, cały dom. No, niesamowite, że to wszystko tak... Ile roboty też. Naprawdę. Aha, i są też obrazy piękne. Wiesz, my musimy zbudować 3 razy większy dom. No właśnie, nie, w sumie. Ej, my mamy większe wyzwanie. Tak, zdecydowanie. Ciąg dalszy figurek. Tutaj są studnie i najróżniejsze zawody. Fajnie, ktoś się, kimś jest... O, zobacz, tu twój brat na przykład. Czekajcie, zaraz dojdziemy do Maćka. A, ale czas. Jest, tutaj Maciek zdjęcia obrabia po weselu. Nawet ma parę ślubną, parę zobacz. Młodą, zobacz na zdjęcia. A tu jest ginekolog, który wyciąga dziecko. O ja. Nie, wspaniałe. Jakie skuter piękne. Samoloty, motocykle. Samochody z chujneczką, przewspaniałe. I pan śpiewa. Wow. Grazie. Ty mi tak nie śpiewasz. Bo ja mam myślałam, że tego zaczniesz. Ludzi. Ja wynająłem tego pana, żeby tak, tak ładnie romantycznie zaśpiewał, jak będę tu akurat z tobą przechodził. Akurat jak będę z tobą przechodził. Bo ja jestem włoski i mafioza. Także widzicie, niby w niektórych miejscach zdjęcie można robić, a jak pan zauważył, że nagrywam, to zaczął śpiewać jeszcze, żeby stworzyć tutaj podkład idealny naprawdę dla was. Przypomnijcie mi, jak będziemy urządzać chatę o tym zegarku. Ja już go widzę w naszej kuchni. Wiecie, spacer z takimi plecakami jest wyczerpujący, więc musimy zrobić przystanek. Pan już się rozgrzewa, żeby wrzucić naszą pizzę do pieca. Tym razem Vera pizza neapolitańska. Margherita, jaka nazwa dokładnie? Margherita bufalina. I co tam jest? Nie mam pojęcia. Jest bufiasta pewnie. O, może taka ten, ciasto bufalina, grubsze. Bufalina, to bufalo, to chyba jakieś bizona. Dla bufonów takich. Dun, 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 dun. Wspaniale, idziemy sobie znaleźć jakieś piękne miejsce. Mój bohater. Idziemy już w stronę plaży z naszą pizzunią. Rafał wziął ode mnie plecak, bo jednak wszystkie rzeczy mamy ze sobą i jest tak gorąco, że chwilę odpoczywam. Oh, kochany, przekochany. Że brzegi są miękkie, ale brzegi są nadal miękkie. Okej, okay, jest bosko, bosko. No
jedzeni. Z tego miejsca żegnamy się już z wami. Tak, dzisiaj zabraliśmy was, pokazując neapolitańskie szopki, a już w następnym vlogu pokażemy wam, gdzie wykąpać się w Neapolu, gdzie pójść na plany. Taki mamy plan. Na dzisiaj już dziękujemy, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, bo to nam pomaga, wspiera nasz kanał. Zostawienie łapki w górę i śledzenie naszej playlisty z Włoch. Już po polsku nie potrafię już mówić. Nie tylko z Włoch, tylko w ogóle całej. I codzienne filmie. Vlogi również. I jak zawsze, do zobaczenia w kolejnym filmie.